Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Ja jestem, no to jest moja świątynia gracza. A w dzisiejszym materiale mamy kolejny filmik serii Tak czy nie, tych edycji jest naprawdę ostatnio bardzo dużo, a niektórym warto się przyjrzeć tutaj z bliska, bo jak wiecie, już nie robię analizy wszystkiego, tylko po prostu takim bardziej lepszym tutaj tytułem. No i w tym oto przypadku mamy Dragon Ball z dwie edycje kolekcjonerskie, mamy edycję kolekcjonerską zwykłą i edycję kolekcjonerską premium, dostępną na włoży sklepu Bandai Namco. I zaraz sobie to zobaczymy. Przypominam, strona nagrywanie nagrywanie.pl, dużo wpisów, dużo informacji. Zajrzyjcie, sprawdźcie dział, wsparcie. Naprawdę będzie miło, jeżeli tam sobie zajrzyjcie i każdy wpis tutaj zawiera to, co powinien, co powinien każdy kolekcjoner gracz. Tutaj wiedzieć, inne działy też sobie zobaczcie. Pytacie łapkę, w górę, subskrypcja, dzwoneczki. i przechodzimy, słuchajcie, tutaj do analizy edycji kolekcjonerskiej. Na sam początek przyjrzymy się edycji kolekcjonerskiej, która jest dostępna na rynku polskim, czyli ta kolekcjonerka, którą widzicie tu, jest oczywiście wykastrowana względem odpowiednika na stronie. Tutaj producenta, wydawcy, bezpośrednio. Mamy tutaj edycję kolekcjonerską, której premiera jest zaplanowana na 11 października 2024 roku. Wydanie będzie zmiany na PC, PlayStation 5, Xbox Series X. I tutaj w skład oto całej tej oto edycji, jak możecie zauważyć, wchodzi podstawowa wersja gry na wybraną przez nas platformę, przepustka sezonowa oraz wszelkiego rodzaju dodatki Cyfrowe 3-dniowy wczesny dostęp do podstawowej wersji, 3-dniowy wczesny dostęp do przepustki sezonowej i inne bonusy cyfrowe, które zwyczajnie mnie tutaj nigdy nie interesują. Mamy też dwustronną metaliczną zakładkę do książek, która wygląda w ten oto sposób naprawdę bardzo fajnie zrobiona. I oczywiście pełną tutaj ciekawą dioramę pojedynku 26 cm, 26 cm tutaj na. 17,4. Więc, w przypadku, jeżeli tutaj figurka jest w pozycji takiej lecącej, to ta figurka jest naprawdę mała. Naprawdę jest mała. No, mała jest w cholerę, jest szeroka, jest tutaj na szerokość dobra, ale na wysokość jest naprawdę mała. no na 15 cm, 17,5 cm to nie jest dużo. Zależy o co chodzi. E, więc, e, no tak, powiedziałbym, że pół na pół mogłoby być około 20-25, lepiej by się to prezentowało. Nie jak się to nie umyła do diaramy z Odyssey bądź z innych mm, diaram tego typu. No i tak, to słuchajcie, całe wydanie jest dostępne do zakupienia w polskich sklepach. Link do zakupu znajduje się w wpisie, który jest na dole w sklepie Game Infinity. Będzie mi miło, jeżeli zamówicie z mojego linku. I wydanie na PC to zostało wycenione na 899 zł. A wydanie na PlayStation 5 i Xboxa na 949 zł. To jest ta edycja korespondencka, która jest na naszym rynku. Oczywiście, czego tu brakuje? Steelbooka, artbooka, i wydaje mi się, że wtedy w tej cenie to byłaby. Ej, dobra, mm, kolekcjonerka no ale jeżeli chcemy te bajery no to musimy sobie przejść już tutaj do edycji kolekcjonerskiej premium, która jest wyłącznością i ekskluzywę na Bandai Namco Store w tym oto przypadku już słuchajcie, mamy te same informacje, też premiera tego samego dnia 11 tego października, też dostępna na te same e, platformy PC, -ta, PlayStation i Xboxa, mamy w sumie generalnie to samo co w tamtej edycji tylko dodatkowo dochodzi nam tutaj zajebisty steelbook i dochodzą nam tutaj trzy ekskluzywne karty, trzy grywalne karty plus jeden wskaźnik energii. Nie mam pojęcia co to jest i do czego to służy. Nie wiem. Figurka nie jest w żaden sposób podświetlana, ani żadnych takich bajerów nie ma. Mam tutaj steelbooka i tylko te karty, i większe rzeczy się zgadza i jest taka sama. I co ciekawe, ta edycja, słuchajcie, została wyceniona na pc na 869 zł i na konsolę na 899 zł. Czyli wychodzi na to, że edycja tylko tam najpierw jest, jest out of stock, że jest generalnie niedostępna do zakupu cały czas na ich stronie po prostu szybko zeszła. Bo jeżeli weźmiemy sobie edycję za 900 zł, która ma większy skład, jest, jest tańsza niż edycja dostępna na rynku polskim z lepszą zawartością, jeszcze możemy sobie dać minus 20% lepiej Bandai Namco, jeżeli mamy kody rabatowe. To już w ogóle nam ta edycja wyjdzie o wiele taniej, czy prawie że dostawa będzie za darmo. To, jeżeli udałoby Wam się zapalować na to, to wydaje mi się, że lepiej zamówić tą edycję kolekcjonerską niż tą, bo ta edycja jest tańsza od tej na rynku. Porąbane. A co najlepsze, tej oto edycji kolekcjonerskiej nie ma w oficjalnym sklepie Bandai Namco, a ta jest. No to takie dziwne, bo w przypadku. Chyba, Teked miał takie coś, że były dwie edycje jedna była tańsza, druga droższa, jakoś tak, tak było podzielone i się teraz takie rzeczy właśnie bawią każdy producent sobie tutaj sprawdza testuje, ale wydaje mi się, że to wydanie jest o wiele, wiele lepsze. Tym bardziej, że ten steelbook naprawdę bardzo pięknie się prezentuje i super gdyby był tutaj w kolekcji, ale zobaczymy czy się uda go zakupić. No patrzcie, no 949 zł względem 900 zł. Plus dostawa wszystko. No to i tak wychodzi wychodzi tutaj taniej. Nie wiem czy nawet jeszcze do mam pojęcia, dajcie mi znać co wy sądzicie o tej edycji, czy wam się podoba, czy też nie i czy rozważacie jej zakup. Czy może nie? No więc ja się chyba pożegnam, bo tutaj nic już więcej nie mam do dodania. Co do samego, tak czy nie? To nie kupowamy tego. Według mnie się nie opłaca. Jest słaba zawartość. W dużej cenie figurka nie jest wysoka. Wali plastikiem. Do, w cholerę zbędnych dodatków cyfrowych. Gierka jakaś głupia, po prostu zakładka do książek. Nie warta swojej ceny. Faktycznie można byłoby za to zapłacić, może maksymalnie 500 zł. 500-300 zł to jest chyba max. W przypadku Teo to edycji kolekcjonerskiej, gdzie już dostajemy tutaj więcej rzeczy, no to mamy te 900, to już aż tak nie, nie razi w oczy, no bo mamy dodatkowo silbuka i te karty, ale też wydaje mi się, że to jest w granicach 600-700 zł. Też max. No wszystko w podobnych cenach. Tak, mam to o wiele, te wszystkie ceny tutaj. Ściął. Mówię, no te dwie figurki, niczym się tutaj jedno drugie nie różni. W przypadku Tykena chociaż było to, że jedna była podświetlana, druga nie. No ale nie ma sensu co tu lać wodę, nie cholery, nieopłacalna edycja, nie warto kupować, nie zawracajcie sobie tę głowy. Szkoda waszego portfela, przeznaczcie te pieniądze na coś innego, albo oczekujcie po prostu później na promocję. Tak było w przypadku kupiłem go o połowę taniej, nic był. Na premierę. czy z 1300 chyba na około 600 zł zeszli. Można, można, no więc nie śpieszmy się, bo edycje już tak szybko nie odchodzą. Niektóre zależy, że chcecie wiedzieć, to musimy koniecznie obserwować, po prostu wchodzić na moje media. Nie wtedy, kiedy Wam się pojawi powiadomienie, tylko sami z siebie sobie odświeżajcie. Nie mówię codziennie, ale co kilka dni, bo algorytm wam tego nie pokaże. Nie ma takiej opcji. Niestety. No, cóż ja poradzę, nie robię sobie idioty w internecie ani nie udaję różnych zachęt psychicznych, żeby ludzi, ludzi tutaj zebrać. A może by trzeba było, zobaczymy. Dzięki, wielkie za obejrzenie tego materiału. To jest czwarte, tak czy nie? I z tego co widzę, na chwilę obecną, nie wiem, czy coś tu się tutaj dogramy. Są już żółwie, ale chyba tu nie ma co rozmawiać, bo też niedostępne na naszym rynku. Stomp Rydera się chyba wypowiadałem, ale nie robiłem, tak czy nie. Nie wiem, zobaczymy. Może się że nadrobimy, ale jeszcze mam tak do zrobienia dla Was myszkę, monitor, unboxing z Gutluta i jeszcze tam inne rzeczy się zbliżają. Jeszcze będzie test jednych sławek, więc mam co robić. Dzięki, wielkie obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć.